Jesteśmy uczniami klasy 6 PSP w Starych Zawadach. Projekt Mądrzy Cyfrowi okazał się dla nas dużym wyzwaniem. Przekonaliśmy się, jak ważne dla nas są takie wartości jak życzliwość, szacunek, odpowiedzialność. Padło wiele propozycji, ale najlepszy okazał się plan budowy ścieżki rowerowej, który będzie służył całej społeczności lokalnej. Czekało nas wiele zadań do zrealizowania. Pierwszym punktem było opracowanie petycji i zebranie podpisów. Zebraliśmy ich naprawdę dużo. Mieszkańcy bardzo pozytywnie odnosili się do naszego projektu. A tu spotkanie z dyrektorem szkoły i sołtysami było bardzo owocne. Realizacja wszystkich projektów związanych z bezpieczeństwem naszych pociech na pewno przysporzy bardzo dużego aplauzu nie tylko właśnie nam jako sołtysom, ale i rodzicom i dzieciom na terenie naszej tutaj miejscowości i ościennych miejscowości, tych, które korzystają z naszej szkoły, ale również właśnie mogą spowodować przypływ mieszkańców z innych miejscowości, którzy będą mieli możliwość po takich ścieżkach rowerowych korzystać, jeździć, użytkować. Także jak najbardziej jesteśmy za taką ścieżką rowerową. Radny powiatu radomskiego był zachwycony pomysłem. Czy to jest dobry pomysł? Ja bym powiedział, że to jest wspaniały pomysł. Wójt oraz radny gminy także okazano wsparcie. Z mojej strony inicjatywa, to co widzicie, popieram, to jest bardzo słuszna. A tu nasz wyjazd do starosty powiatu radomskiego. Nie wyobrażam sobie lepszych adwokatów niż wy, jeśli chodzi o realizację tego pomysłu. Pomysł oczywiście jest bardzo dobry. Aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, czyli ścieżki rowerowe przy drogach, to jest to, co chcemy wspólnie zrealizować. Dzięki Wam. Za to Wam dziękuję, że jesteście tu i zabiegacie o to na tym etapie. Tak wygląda nasza droga ze szkoły. Jest naprawdę niebezpiecznie. Wielu uczniów codziennie przyjeżdża do szkoły na rowerze. Bardzo zależy nam, aby ta droga była dla nich bezpieczna. Dlatego zdecydowaliśmy się na realizację tego zadania. Była to ciężka praca, ale mamy nadzieję, że przyniesie wymierny efekt. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Będziemy mieć miasteczko ruchu drogowego, a ścieżka rowerowa będzie zwieńczeniem naszej ciężkiej pracy. Cieszy nas wiadomość z ostatniej chwili, iż nasz projekt będzie uwzględniony w budżecie przy remoncie drogi powiatowej.